Witamy w kolejnej odsłonie, odsłonie numer 3 opowieści o NBA. Dzisiaj moim gościem jest Karol Śliwa ze strony Karol Mówi, czyli można powiedzieć, że patrząc na ostatnią rozmowę z Michałem Górnym, no to już mamy w komplecie podcast specjalny. Karol, dziękuję bardzo za chęć udziału w tym moim nowym projekcie, nazwijmy to, żeby to nie zabrzmiało górnolotnie. Zanim przejdziemy do tej części... Dziękuję za zaproszenie. To chciałbym zadać sobie takie pytanie, kiedy się zaczęła twoja przygoda z NBA? Byłem o to pytany już wiele razy, staram się to sobie przypomnieć, ale konkretnego jakiegoś pierwszego meczu nie pamiętam. Z tego co pamiętam, bo finały 91 roku już oglądałem. Ile z nich pamiętam, to jest inna sprawa. Ile pamiętam z tamtego sezonu, to też nie mogę powiedzieć. No ale to były, no powiedzmy, rok jakiś 90, 91. Bo finały 91 roku wiem, że oglądałem. A jaki był mój pierwszy mecz, to tego nie jestem w stanie sobie przypomnieć. Mm-hmm. A jeżeli chodzi o twoją ulubioną drużynę, to od tamtego czasu coś się zmieniło? Czy cały czas twoje serce bije dla drużyny, z którą zaczynałeś swoją przygodę z NBA? Zaczynałem, tak jak podejrzewam większość fanów NBA w Polsce, od Jordana i Chicago Bulls, ale od ładnych paru lat nie jestem raczej fanem żadnej drużyny. Mówię raczej dlatego, że ci, którzy mnie znają i śledzą moją stronę, wiedzą, że trochę bliżej niż z innymi drużynami jestem związany z Toronto Raptors, ale to też po części z niesportowych względów, a względy są takie, że po prostu mam rodzinę w Toronto, więc gdybym miał rodzinę w Sacramento czy w Memphis, to podejrzewam, że ta historia byłaby podobna w odniesieniu do Sacramento Kings czy Memphis Grizzlies, no ale mogę powiedzieć, że trochę sympatyzuję z Toronto, ale generalnie już od, myślę, że ponad 10 lat nie jestem fanem konkretnie jakiejś konkretnej drużyny. Czyli NBA i to, te uroki, które... Tak, które jestem fanem dobrej koszykówki, ciekawych historii do opowiadania, do rozmyślania, do pisania. Karolu, urodziłeś się i wychowałeś w Lublinie. Teraz mieszkasz na Alandach, zresztą widać ten akcent postaraci flagi w tle. A jest to alandzka flaga. Nawet byłeś w reprezentacji Alandów, to były igrzyska? Dwukrotnie nawet. Ale jako kapitan udało się? No drugim razem już tak. Kapitan drużyny, grający trener. Tak. Za pierwszym razem, bo pierwszy raz w 2009 roku, drugi raz w 2019, 10 lat później. Historia zatoczyła koło. O dekadę byłem starszy, ale w swojej własnej świadomości wierzę w to, że było jak z LeBronem. Fizycznie może już nie tak jak 10 lat temu, a chociaż może nadal. Ale bardziej doświadczony i bardziej rozumiejący grę. Mm-hmm. No i może bym powiedzieć... Przepraszam, że ci przerywam. Było, że gdzieś tam w jakimś miejscu przyrównuje się fizycznością do LeBrona Jamesa. Nie żartujmy. Karol, mieszkasz na Alandach, też w ogóle jesteś związany ze Skandynawią, bo też pracujesz jako, z tego co pamiętam, sędzia w koszykarskich ligach szwedzkiej i fińskiej. Mm-hmm. Jak oceniasz poziom tych lig? Ja bym powiedział, że to są takie dwa średniaki na skalę europejską. Czasem mnie ludzie pytają, jak to się ma, jak to się odnosi do polskiej ligi. Niestety na to pytanie nie mogę rzetelnie odpowiedzieć, dlatego że polskiej ligi nie śledzę na bieżąco. Fińskiej i szwedzkiej ligi też nie śledzę na bieżąco. Mecze, które sędziuję, do których muszę się przygotowywać, to robię to, ale nie jestem jakimś wielkim fanem ani jednej, ani drugiej, ani trzeciej. Trzecią mam na myśli polską ligę. Kiedy mam okazję być w Polsce, kiedy jestem w Lublinie, to akurat, jeśli tak kalendarz się układa, że są mecze w Lublinie, to chodzę na te mecze, ale z zapartym tchem nie śledzę żadnej z tych lig. No ale tak podsumowując, no to są dwa średniaki na skalę europejską. Mm-hmm. A czy zdarzają się mecze, na które jedziesz aż na samą górę, na północ i Szwecji czy Finlandii, na przykład w okolice Kemi albo Oulu? Nie, wiesz co, oni starają się, Skandynawowie, podchodzić do życia pragmatycznie i wiesz, jeżeli jest możliwość zaoszczędzenia na podróży, to oni to robią. I zwykle sędziowałem mecze lokalnie do, powiedzmy, najdalej chyba byłem jakieś 600-700 kilometrów na północ
Nie, przesadzam. Jakieś 400-500 kilometrów na północ od Sztokholmu. Leciałem samolotem, wtedy nie jechałem samochodem ani pociągiem. Tak to wygląda mniej więcej. No to przy okazji możesz sobie pozwiedzać Tak, Skandynawię. oczywiście. Jasne, jasne. Karolu, przejdźmy do tej części quizowej. Dla tych, którzy po raz pierwszy są z nami, przypomnę, że wysyłam naszym gościom zestaw pytań w wypadku 40 i później następuje losowanie. Komora losująca jest pusta, później po kolei te numerki wskakują. To nie jest tak, że te pytania, które wysyłam, są przydzielone już do numerków. Sam sobie akurat już napisałem te numerki w takiej kolejności, żeby trochę element zaskoczenia był, żeby goście nie byli tak super przygotowani, ale wiadomo, też nie ma ocen, chodzi o zabawę, więc możemy zacząć. Który numer pierwszy od 1 do 40? 29. 29. Ty popatrz, no akurat pierwszy mecz NBA, jaki oglądałeś, no to wywołałem w tym wprowadzeniu, to uznajmy, że tego Tak, pytania już nie było. odpowiedzieliśmy sobie. Niestety, Tak, niestety nie pamiętam. to było pytanie 0, no to jeszcze raz pytanie pierwsze to będzie które? Inny numer. 27. 27. 27 to jest The Last Dance. Co sądzisz o tym serialu, który pomógł nam przetrwać lockdown? A, bardzo dobrze zrobiony materiał. Czy to jest dokument, czy to jest paradokument, to niech to historia ocenia, niech to fani oceniają, bo po tym, jak już pojawiły się wszystkie odcinki, to sam wiesz, jak było w internecie, były trochę było kontrowersji, szczególnie od strony zawodników, byłych zawodników, którzy tam występowali. Ale prawda na temat tego serialu jest taka, że to był materiał o Michaelu Jordanie, bo tam były zarzuty z różnych stron, że dlaczego nie pojawiło się to czy tamto. No to był serial, który skupiał się w 99,9% na Michaelu Jordanie i tak to wyglądało, gdyby to było robione pod kątem konkretnie Chicago Bulls czy konkretnie jakichś tam konkretnych serii, to mogłoby to wyglądać trochę inaczej. To było robione dla Michaela Jordana, o Michaelu Jordanie i trzeba pamiętać, że ostatnie słowo miał Michael Jordan, mimo że reżyser tego serialu, jak sam twierdzi, miał autonomię w tym, co robi, no ale ostatnie słowo miał Michael Jordan. Bardzo mi się podobał. Nie mogę powiedzieć, że nie chcę, żeby to jakoś tam zarozumiale brzmiało, ale no nie mogę powiedzieć, że dowiedziałem się wielu nowych rzeczy, ale sam fakt, że można było zobaczyć materiały, których wcześniej nie widzieliśmy, o których tylko słyszeliśmy czy czytaliśmy, to była wielka wartość tego serialu. Bardzo mi się podobał i tyle. Pytanie numer 2 to będzie numer 37. 37. Ulubionym graczem z Dream Teamu poza Michaelem Jordanem kto był? Barkley. Barkley. Charles Dlaczego? Barkley. Dlaczego? Dlatego, że bardzo dobrze grał w koszykówkę, a poza tym był maszynką do świetnych cytatów, które stały się ponadczasowe. No i nic dziwnego, że Legendarny. akurat sprawdza się w roli komentatora, bo na pewno Tak, tak, tak. jest to barwna postać telewizji. Dobrze, to pytanie numer 3 wybierasz. 17. 17. Czy jesteś bardziej za oldschoolem czy polem, jeżeli mówimy o koszykówce? Lata 90. czy obecny basket? Jestem gdzieś po środku. Jestem, tak jak powiedziałem na samym początku, jestem fanem dobrej koszykówki. Lubię, wiesz co lubię w koszykówce najbardziej, że to jest koszykówka dla inteligentnych ludzi. To nie jest sport dla każdego. Wiadomo, że na koniec dnia, jeżeli jesteś szybszy, silniejszy, bardziej skoczny, to masz bliżej do kosza niż ten, który stara się z tobą wygrać partię szachów. No ale na takim poziomie, na którym rozmawiamy o NBA, na takim poziomie, na którym większość koszykarzy to są fizyczne wybryki natury, to wygrywają ci, którzy są najmądrzejsi, wygrywają ci, którzy najbardziej analitycznie potrafią myśleć, mają otwarte głowy na różne pomysły. I dlatego mówię, że pomiędzy, bo uwielbiam dzisiejszą koszykówkę, chociaż wychowałem się na latach 90. W dzisiejszej koszykówce lubię to, że nie ma w zasadzie zawodników przypisanych do swoich pozycji, że widzisz jakiegoś dwumetrowca, który może grać na środku. Kiedyś to było nie do pomyślenia, wyłącznie z racji tego, że człowiek miał 2 metry, a nie z tego, że miał predyspozycję do tego, żeby grać na środku. I tak sobie myślę, że gdyby talent, ciała i w ogóle postaci lat 90. wrzucić do koszykówki dzisiejszej, w ogóle do
realiów dzisiejszej koszykówki, to ta koszykówka lat 90., tych wspaniałych, słynnych lat 90. mogłaby być jeszcze lepsza. Gdybyśmy na przykład takich Chicago Bulls oglądali z na przykład Kukoczem na środku, z Rodmanem na środku na stałe, z Longleyem grającym z ławki. No, Longley grał w pierwszej piątce tych drużyn, dlatego że był duży, nie dlatego że był utalentowany, bo nie był utalentowany. Tak. Gdyby obniżyć skład wtedy, gdyby inne składy pomniżać, gdybyśmy na przykład Shona Kempa oglądali na środku, Parkleya, Charlesa Barkleya, już wymienionego wcześniej na środku, albo na przykład Hakeem Olajuwon, jak świetnie by wyglądał w dzisiejszej koszykówce. Więc nie ta, nie tamta, tylko gdzieś w środku ogólnie. Lubię dobrą koszykówkę, lubię koszykarskie szachy w takim najlepszym wydaniu. Mhm. Takie dodatkowe pytanie. Wspomniałeś o tym, że o mądrych koszykarzach. Kogo byś wymienił jako mądrych koszykarzy, z takim wysokim koszykarskim IQ właśnie z lat 90. i z obecnego NBA? Z twojej listy. Z mojej listy. Ilu mam ich wymienić mniej więcej? Czy top 5 ci wystarczy, czy rozbudowujemy to? No, gdybym miał więcej czasu, to bym się przygotował bardziej, ale tak na teraz, no to LeBron James. Bardzo inteligentny koszykarz. Poza tym to czasem trochę jego fizyczność, nieprzeciętna fizyczność trochę przykrywa to, jak po prostu jak mądrym, jak inteligentnym jest koszykarzem. Joe Ingles, przepraszam, że to taki, to nie jest moja pierwsza piątka, tylko to jest jeden z koszykarzy, których intelekt bardzo, bardzo wysoko cenię. Z lat 90. to na pewno Stockton, Magic Johnson, Tim Duncan, taki trochę z przełamania lat 90. i 2000. Luka Doncic oczywiście. No niesamowicie to zawojował NBA i wojuje cały czas. No, dopiero zaczyna. Ciekawe, co było w głowie Vlade Divaca, no ale to akurat zostaje do kategorii what if. Tak, to zostanie odtajnione po 50 latach. Tak, dokładnie. Może jeszcze się załapiemy na to. Dobrze, kolejne pytanie. Który numer? 38. Okej. Okay. Nazwałem to testem złotej rybki i jej trzech życzeń. Na jakiej pozycji chciałbyś zagrać w NBA? W której dekadzie i dla którego trenera? Możemy miks zrobić. Miks. Chciałbym być rzucającym obrońcą w systemie Steve'a Kerra. Chciałbym grać jak Klay Thompson. Okej. Okay. Czyli tutaj, jeżeli chodzi o epokę, no to współczesność. Raczej tak. Chociaż w latach 90. myślę, że też byłoby fajnie grać. Mógłbym bardziej używać rąk. I mówię, że lubię to robić i nie mówię, że chcę to robić, ale byłoby, gdybym miał taką możliwość, to chciałbym się sprawdzić w obu erach. To powiedzmy w dzisiejszej koszykówce, czy Warriors, czy gdziekolwiek, ale w systemie podobnym do tego, co ma Steve Kerr na pozycji podobnej, czy w roli podobnej, jaką ma Klay Thompson. Lubię rzucać. Podawanie jest moją drugą opcją. Pierwszą jest rzucanie. Jak na oczywiście mówimy o amatorskich warunkach, nie zawodowych. Dosyć dobrze rzucam za 3 punkty, więc w takiej roli bym siebie widział. Okay. A w latach 90. to jakbym powiedział, że u Phila Jacksona to by takie trochę zbyt proste było. Może u Rudy'ego Tomjanowicza i być kimś takim jak Mario Eli na przykład. Okej. Okay. Pytanie numer 5. Które wybierasz numer? Ostatnie, 40. 40. Najlepszym obecnie graczem w NBA jest? LeBron James. Jeżeli nie jest to podchwytliwe pytanie, to LeBron James. Jak zadałem to pytanie Michałowi Górnemu, no to powiedział, że mógłby tutaj się rozgadać, mógłby z tego niezły esej powstać. Pokrótce, no rozmawialiśmy, że to jest bardzo mądry gracz na pewno, przy okazji atletycznie jest zbudowany, czy jeszcze coś mógłbyś dodać, jeżeli no można? Tak, oczywiście powiedzieć. Tutaj Michał ma rację, bo jeżeli jesteśmy w formie quizu, no to zamykamy pytania w 2-3 zdaniach, ale no LeBron James jest cały czas najlepszy. Pokazały to ostatnie finały, pokazują to ostatnie lata. Nawet paradoksalnie pokazuje to zeszły sezon, kiedy LeBron z kontuzją opuścił playoffy po raz pierwszy od wielu lat, nie wszedł do finału po raz pierwszy od wielu lat i wiesz, hejterzy dzisiejszej koszykówki mówią, że to jest miękka era, że to jest wszystko takie łatwe, że LeBron, kogo by tam sobie nie zebrał, przysłowiowych 5 gości czy 4, bo on jest 5, 4 gości z przystanku autobusowego i bierze ich do finałów, to nie jest prawda, to nie jest tak łatwe. Ta era, dzisiejsza era w koszykówce nie jest ani miękka, ani łatwa.
I w ogóle dziwię się, że znawcy, że fani nie potrafią tego zrozumieć, ale to jest historia osobna. LeBron James fizycznie nadal w wieku 35 lat jest ponad, ja wiem, może nadal 90% koszykarzy NBA, a może nawet i więcej. Jeśli chodzi o intelekt, jeśli chodzi o doświadczenie, to jest, podejrzewam, w jednoosobowej grupie na ten moment ligi. I chyba tyle, chyba tyle. Chyba tutaj musiałem postawić kropkę, żeby nie rozbudowywać tematu aż tak bardzo. No jest najlepszy na ten moment nadal. Mi się wydaje, że też ilość hejterów, która wokół niego krąży i mniej lub bardziej absurdalnych argumentów, że on nie jest najlepszy, że Michael Jordan jest lepszy, pokazuje skalę tego talentu i tego, jakie miejsce ma i będzie miał w historii koszykówki po zakończeniu kariery. A tutaj masz bardzo dużo racji, bo też ludzie może podświadomie nie zdają sobie sprawy z tego, że jeśli kogoś hejtują, znaczy, że to jest taka odwrócona forma szacunku i uznania, no bo nikt nie hejtuje jakiegoś tam Queena Cooka czy kogokolwiek. No, hejtujesz ludzi z powodu takiego, że ochraniasz kogoś, kogo bardziej lubisz, ale niekoniecznie masz argumenty, takie konkretne argumenty, żeby je przeciwstawić temu, kogo nie lubisz. To na przykład zobacz, kiedy była Małysz Omania, był Małysz, hejtowało się Svena Hanawalda, Martina Schmidta, a nie jakiegoś tam Roberto Czekona. Tak, dokładnie. Wielkich skoczków, jakby nie patrzeć. Tak. Także no, LeBron sobie nic z tego nie robi, on ma plan, idzie do przodu. Także zostawmy jego spokoju i cieszmy się tym, że gra. Kolejne pytanie. Pierwsze. Najbardziej obiecującym graczem NBA obecnie jest... O, no, dzień to dobry. Musi być Luka Doncic. Widzę, że support się pojawił. O, dzień dobry. Luka Doncic. Luka Doncic. A z takich, powiedzmy, nie takich mainstreamowych? A nie z takich mainstreamowych... Tyler, Hero, Herro, Erro, tak. Jakbyś go nie nazwał, bardzo, bardzo go lubię, bardzo mi imponuje jego styl, w ogóle jego sposób bycia. Taki, gdyby hasło Miami Heat było człowiekiem, to byłoby Tylerem. To jest Miami Heat zamknięte w jednym człowieku, jeśli chodzi o etykę pracy, jeśli chodzi o talent, jeśli chodzi o takie bycie takim skurczybykiem, żeby nie powiedzieć gorzej na boisku. No i fantastyczny talent strzelecki. Ja myślę, że poziom All-Star to nie jest zbyt duże wymaganie wobec niego. Pytanie numer 7. Który numer? No to niech będzie 7. Pytanie numer 7. Najlepszy nickname zawodnika w NBA to? Pingwin. Pingwin. Andrew Drummond. Okej. Okay. A widzisz, tego akurat nie znałem. Jeśli już próbuję, zastanawiam się, dlaczego właśnie pingwin? Bo śmieszne, śmiesznie brzmi pingwin. Ogólnie pingwiny same w sobie są śmieszne. Andre Drummond jest śmieszny i pingwin przy Andre Drummondzie jest podwójnie śmieszny. Tak, tak, dokładnie. A z przyszłości? Z przyszłości Hakim the Dream, bo się fajnie, nie wiem czy rymuje, ale jest takie dźwięczne z imieniem. Aha. I z jego tym nicknamem. No co, jak powiem Air Jordan, to będzie trochę za proste, ale też fajne, dlaczego nie? Tak, jakby nie patrzeć, marketingowo wyryło się w naszej świadomości. Tak. Pytanie numer 8. 24. Chciałbyś być jak i o którym zawodniku NBA zaraz się dowiemy? Be like Mike. Be like Mike, okej, okay. Spodziewałem się tego. Ale ze zrozumiałych względów, zwłaszcza jako były fan, chyba obecny też cały czas Michaela Jordana, jego tego, co jaką spuściznę zostawił. Pytanie tak, numer tak. 9. Cały czas mam Michaela Jordana na pierwszym miejscu i czekam. Chciałbym, żeby LeBron James sprawił, że będę miał LeBrona Jamesa na pierwszym miejscu. A dlaczego? Nie dlatego, że chciałbym jakoś, nie wiem, przekreślić swoje dzieciństwo, czy mam coś do Michaela Jordana nagle. Bo jeżeli ktoś... Zadałem takie ostatnio pytanie na swoim fanpage'u. Czy chcielibyście, żeby na koniec kariery LeBrona nie było żadnej wątpliwości, że jest najlepszym koszykarzem NBA? I moim zdaniem prawidłową odpowiedzią, jedyną odpowiedzią na to pytanie powinno być, że tak. Bo jeżeli nie... to z jakiegoś powodu chcesz wszystko, to co najlepsze, to co wszystko widziałeś w sporcie, żeby było już za tobą.
Bo jeżeli LeBron James zagra jeszcze powiedzmy 3 czy 4 lata i skończy karierę i zrobi kilka fajnych rzeczy, ale żadnych spektakularnych, to powiedzmy skończy karierę jako drugi najlepszy koszykarz w NBA. Ale dlaczego nie mielibyśmy być świadkami czegoś wspaniałego, czy dlaczego nie mielibyśmy być świadkami czegoś, co sprawi, że okej, był Michael Jordan przez 30 lat, ale teraz oddajmy LeBronowi to, co LeBrona. Dlaczego nie? No nawet Zeusa kiedyś strącono z Olimpu i pojawili się inni, więc no właśnie. Wszystko przed nim. Ostatnio się tak zastanawiałem, jeżeli chodzi o LeBrona, czy ściga teraz tylko Karima Abdul-Jabbara, jeżeli chodzi o to bycie number one, czy jeszcze jemu w głowie nie ma, a pyknę sobie 40 tysięcy punktów, bo to lepiej brzmi. Tego jeszcze nikt nie miał. Myślę, że jest to w jego zasięgu, dlatego że chociaż z drugiej strony nie można brać fizyczności za coś pewnego, no bo ma 35 lat i jeszcze dominuje. Może nie tak jak powiedzmy 4 czy 5 lat temu, ale to jest jeszcze definicyjna dominacja. I teraz pytanie, czy w latach, gdy będzie miał lat 36, 7, 8, czy podejrzewam, że to będzie spadek, ale czy to będzie drastyczny spadek, czy stopniowy, czy będzie w stanie, czy sam będzie chciał grać powiedzmy na poziomie 18 czy 19 punktów, jakieś tam 28, 27 minut na mecz. Jeśli on sam się na to zgodzi, no to nie widzę powodu, żeby nie myśleć, że jest w stanie dojść do 40 tysięcy punktów, jeśli sam będzie chciał. No ja życzę jemu to, bo tak jak mówisz, no to na pewno by było coś fantastycznego. Tym bardziej, że w historii, przepraszam, że ci przerywam, tym bardziej, że w historii NBA było już kilku wielkich koszykarzy, którzy ciągnęli swoje kariery tylko po to, żeby coś osiągnąć, żeby coś przekroczyć. To jeżeli dla LeBrona 40 tysięcy punktów będzie jakiś cel sam w sobie, to jest w stanie to zrobić. Bardzo. No, mi się wydaje, że to na tyle mądrze prowadzi swoją karierę i dba o swoje ciało, że jeżeli nie przydarzy się, oby nie, jakaś poważniejsza kontuzja, to spokojnie w tą stronę będzie szedł. No tak. Mamy pytanie numer 9. Który numerek? 36. 36. Celtics czy Lakers? Jeżeli miałbyś wybierać któryś z tych zespołów. A gdybym miał neutralnie wybierać tak w skali historii NBA, to bym się zastanowił, ale tak dla siebie chyba bym wybrał Celtics, których byłem fanem w latach 2007, a powiedzmy 12, kiedy KG, mój drugi ulubiony zawodnik w historii, Paul Pierce i Ray Allen grali razem. Akurat tak się złożyło, że byłem fanem i Pierce'a, i Allena, i Garneta w zasadzie od początku ich karier. No nie w zasadzie, po prostu od początku ich karier. A kiedy zagrali razem, no to moje kibicowskie uczucia siłą rzeczy przeniosły się do Bostonu i przez, tak jak mówię, jakieś tam pięć sezonów byłem takim no, definicyjnym fanem tej drużyny. A więc sam dla siebie wybrałbym Boston, ale tak w skali ogólnej, w skali NBA, ja bym powiedział, że obie organizacje, bo Boston zdobył 17 tytułów, Lakersi też zdobyli 17 tytułów, tylko że te bostońskie tytuły, jakby tak spojrzeć na osi czasu, to większość z nich było zdobytych w początkach, kiedy liga się tworzyła. I to też jest wielkie, bo dzięki temu nakręcono wiele filmów, napisano wiele książek, to były podwaliny legendy tworzenia się ligi. A z kolei te tytuły Lakersów, no ten sprzed tygodnia ostatni, ten sprzed 2010, 2009 i ten trzypit Kobiego i Shaka, to też jest coś, to jest nasza nowa historia, historia nowożytna NBA. To z jednej strony mamy Celtów, którzy robili podwaliny pod historię NBA i Lakersów, którzy dodawali już do tego już budynku okazałego. Mm-hmm. Ostatnie pytanie. Który numer? 23. 23. Na zamknięcie. No i proszę. Największym trash talkerem w historii NBA był? Michael Jordan. Okej, okay, jednak. Tak zastanawiałem się, czy nie pójdziesz w stronę Gary'ego Paytona. Nie, wiesz co, moim zdaniem Gary Payton to jest overrated. Jest przereklamowany, trochę przeszacowany, jeśli chodzi o trash talking, bo on mówił, owszem, mówił bardzo dużo, tylko że czasem to trafiało na taki grunt, że to się obracało przeciwko niemu. I ja uważam, że w sztuce trash talkingu jest wejść komuś do głowy i siedzieć w niej w taki sposób, że po prostu, że ta obecność przytłacza danego zawodnika, a nie motywuje.
Michael Jordan potrafił wejść komuś do głowy, a potem go zlać na parkiecie i to przynosiło podwójnie piorunujący efekt, a w przypadku Gary'ego Paytona to miało różne skutki. I też ogólnie nie jestem fanem takiego całego, cały czas tak mówisz, jesteś komuś w uchu, ale to nic z tego nie wynika. I ostatnio, w ostatnich latach, wiesz, jest to Big Three, ta liga Big Three, tam Payton. Nie oglądałem tej ligi, nie śledziłem jej na stałe, ale widziałem kilka meczów, kilka highlightów. On tam był trenerem jednej z tych drużyn. I to aż takie... W pewnym momencie to się staje takie karykaturalne, że on cały czas mówi. To nie jest ani mądre, ani śmieszne. To jest po prostu cały czas głos Gary'ego Paytona. I to się robi, gdybym ja tam grał, dla mnie nie działałoby to na mnie destrukcyjnie, wręcz odwrotnie. Więc no, nie mam Gary'ego Paytona, tak jak wielu fanów koszykówki ma go bardzo wysoko, jeśli chodzi o sztukę trash talkingu. Nie mam go aż tak wysoko. Mam na pierwszym miejscu mam Michaela Jordana, a dalej musiałbym się zastanowić. A z obecnie grających koszykarzy, to kogo masz w swoim takim top 3 najlepszych trash talkerów? Nikogo. Kurczę, jednak Patrick Beverley się nie załapał. Nie załapał się, dlatego że problem, moim zdaniem problem, może to nie jest aż taki wielki problem, że często jest tak, że to, co zostało powiedziane na parkiecie w dzisiejszych czasach, zostaje powtórzone na Twitterze, na Instagramie czy gdzieś tam i wtedy przychodzi wielkie forum i się zastanawia, co te słowa znaczyły, jaki one miały efekt, czy dobrze, że czy ten dany zawodnik mógł sobie pozwolić na te słowa, czy dobrze zrobił. I to nie jest żaden mój zarzut do dzisiejszej koszykówki, czy do dzisiejszych czasów, że informacja się szybko przepływa, ale wcześniej, kiedy nie było mediów społecznościowych, nie było internetu, trash talk miał zadziałać tu i teraz, w danym momencie. Miałeś wejść do głowy swojego rywala i dzięki temu mieć przewagę, żeby wygrać mecz. Trash talker nie potrzebował oceny opinii publicznej, co ludzie sądzą na temat jego słów, czy on mógł sobie na nie pozwolić, czy nie. Pozwalał sobie, i czy miał sukces, czy nie, to już była druga sprawa. Dobrze, Karolu, to było ostatnie pytanie. Dziękuję Tobie za to, że wziąłeś udział w quizie, że porozmawialiśmy trochę o koszykówce. Jak dla mnie, jak dla osoby, która śledzi Twojego bloga już od wielu, wielu lat, z większymi przerwami, to było miło tutaj na żywo, może nie bezpośrednio face to face, ale chociaż dzięki technologii spotkać i porozmawiać. Także dziękuję raz jeszcze. No i mam nadzieję, że spotkamy się wkrótce, może podczas któregoś meczu właśnie. Czy uważasz, że jest szansa na to, że w najbliższym czasie zobaczymy ten NBA z bliska w Europie? Czy jest szansa, że w tym kolejnym sezonie coś takiego się stanie? Że zobaczymy w Europie, uważam, że szansa jest bardzo duża. Mimo okoliczności, które mam cały czas w głowie, wiem, zdaję sobie sprawę, że one istnieją, ale mimo wszystko uważam, że jest na to duża szansa i myślę, że kto jak kto, ale NBA jest w stanie pociągnąć za spust tego wydarzenia, żeby to odniosło sukces. Jakaś tam forma bańki w Paryżu czy w Londynie. Jest to do zrobienia. Zawodnicy mogą przyjechać do Europy, być odizolowani na czas treningów, bo wiadomo, że przyjeżdżają zazwyczaj, kalendarz tego eventu wygląda tak, że zawodnicy przyjeżdżają w jakiś tam poniedziałek, a mecz odbywa się w czwartek czy w piątek. I myślę, że jeżeli udało się zamknąć 22 drużyny na bardzo długo, to da się zamknąć dwie drużyny na 4 czy na 5 dni, żeby sobie spokojnie trenowały i żeby przyszło do tego czwartkowego czy piątkowego meczu. Później, jeśli chodzi o fanów, no to już zależy od lokalnych praw danego państwa, czy to będzie jak tam we Francji będzie, jaka sytuacja, czy w Londynie, w Anglii. Ale to jest drugorzędna sprawa, jeśli chodzi. Znaczy, fani nie są drugorzędną sprawą, ale chodzi o już same detale tego wszystkiego, jak to zrobić z kibicami, ale generalnie uważam, że jest to jak najbardziej do zrobienia. Myślę, że to jest w interesie NBA, żeby cały czas to podtrzymywać, bo historia pokazuje, że jest na to wielkie, wielkie zapotrzebowanie, że takie regularne bilety dla ludzi, one się rozchodzą dosłownie kilka minut, że trzeba się rejestrować, trzeba wchodzić na stronę, a mimo to, że nawet jeśli wchodzisz o konkretnie co do sekundy, moment, kiedy można kupić bilety, to strony się zawieszają i po kilku minutach już biletów nie ma. To pokazuje, że cały czas jest głód wśród fanów NBA. Tutaj szczególnie w Europie jest cały czas głód tych drużyn. Nawet jeśli NBA wysyła jakiś słaby Nowy Jork czy jakąś słabą Atlantę, to zawsze to się spotyka z wielkim zainteresowaniem fanów.
No NBA to jest NBA, także bez względu na to, która drużyna przyjeżdża, to na pewno ludzie chcą zobaczyć te gwiazdy z bliska. To prawda, no ja jeśli o mnie chodzi, to od 2013 roku nieprzerwanie jeżdżę na te mecze NBA i tak bywały lata, zazwyczaj jeżdżę z entuzjazmem, no bo to jest NBA na żywo, to jest wielka rzecz, ale bywały lata, kiedy na przykład po tym wyjeździe albo szczególnie przed miałem jakiś inny wyjazd i byłem jakiś zmęczony czy nie do końca entuzjastycznie nastawiony na dany wyjazd, ale jak już wszedłem do hali, jak już zobaczyłem na żywo zawodników, myślałem sobie, nie, to cały czas jest to cały czas jest magia NBA, to cały czas jest coś, co sprawia, że czujesz się jak małe dziecko, nadal. Także Karolu, życzę Tobie i sobie, żebyśmy w przyszłym sezonie mogli jak najwięcej tego NBA oglądać, może też tutaj w Europie, zobaczymy, na co pozwoli pandemia i komisarz Silver. Także jeszcze raz dziękuję za rozmowę i życzę Tobie udanego dnia. Dziękuję za zaproszenie, pozdrawiam. Dzięki wielkie. Na razie, trzymaj się.